Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Pięknie zacząłem poprzednim razem, no. Ale to wiesz co, przez uznanie. Cezary Oleksiejczuk, szybciutko to się wszystko potoczyło. Prawdę powiedziawszy, jak tak się zastanawialiśmy tutaj, ile to potrwa, to mówiliśmy sobie, no to może potrwać dłużej niż tak od razu, żeby się zakończyło, a jednak jakoś szybciutko się dla ciebie potoczyło bardzo, bardzo dobrze. Cześć, cześć, witam wszystkich. No tak, większość właśnie portali branżowych myślało, że ta walka będzie toczyła się na punkty i że wygram decyzją sędziowską. Zaskoczyłem wszystkich, nie wiem, czy to może nawet najszybsza wygrana w mojej karierze, także cieszę się, bo to był naprawdę mocny rywal. Skoro już tak od Michała zacząłem, to jeszcze tylko dopytam, jak on to typował, tak się bardzo mnie to interesuje, jak on przewidywał tą walkę. Michał w sumie zawsze mi mówi, że będzie dla mnie ciężka walka, żebym się nastawiał na pewien dystans, nawet jak będę gdzieś w słabych momentach, żebym mnie odpuszczał i nie mówi mi nigdy, że skończę walkę przed czasem czy coś, tylko zawsze mi mówi, że będzie, żebym się nastawił na ciężką, twardą walkę i ja zawsze się tak nastawiam, nigdy się nie nastawiam na knockout. Dzisiaj też myślałem, że będzie to na pewien dystans, dlatego też tam nie szarżowałem, tylko tam sobie metodycznie rozbijałem i gdzieś fajnie wszedł w ten front kick i tak jak mówię, nie planowałem, a skończyłem przed czasem. Adrian Zieliński, tak jak też mówiono o tym, doświadczenie, wiele walk, ty jak tak, już teraz możemy chyba o to zapytać, przed tą walką przede wszystkim czego się obawiałeś, jeśli chodzi o jego występ, co z jego strony wydawało ci się najgroźniejsze? Myślę, że te sierpowe i te kopnięcia, bo nawet jak uderzałem i można było zauważyć, że jak uderzałem, to on od razu kontrował tymi sierpami, te ręce musiały mi szybko wracać do twarzy, to może gdzieś to miałem z tyłu głowy, żeby pamiętać o tym, żeby te łapy wracały. Raz mi taki śmignął sierp, no i musiałem się pilnować. I na pewno te kopnięcia na wykroczną nogę, to też zawsze gdzieś jest to nieprzyjemne, nie? Widzę, że ja. To jedziemy dalej w takim razie. Tak jak wiadomo, zakończyło się bardzo dobrze, pas zdobyty, zresztą gratulacje, ale czy to wszystko, co się obroniony pas, właśnie, widzisz, znowu się pomyliłem, ale tak jak patrzysz na to wszystko teraz na gorąco, to rzeczywiście udało ci się zrealizować dokładnie to wszystko, co gdzieś tam było planowane? Tak, zgadza się. Dużo robiłem przyruchów różnych, robiłem te akcje, co trenowałem tak naprawdę przez 2 miesiące pod Adriana. Wszystko się tak naprawdę udało. Na pewno będą jakieś błędy, które trzeba wyciągnąć, z których trzeba wyciągnąć wnioski, ale no, udało się właśnie to zrealizować, co zamierzałem i skończyłem przed czasem. Czarek, wszyscy mówią o tobie, że jesteś bardzo utalentowany i że na treningach widać, że robisz ciągły progres, że z miesiąca na miesiąc jesteś coraz lepszy, co widzimy w walkach, że z walki na walkę jesteś coraz lepszy, więc co dalej? No już kilka obron pasa masz za sobą. Gdzie siebie widzisz w przyszłym roku? Na pewno ja bym chciał gdzieś zawalczyć dla topowej organizacji na świecie, czy Bellator, czy UFC, czy jakaś inna mocna organizacja. Chciałbym wyjść na świat i zawalczyć gdzieś w Europie albo gdzieś jeszcze indziej, nie tylko w Polsce. Nie? To jest właśnie ten moment, że to jest już taka chwila, ta walka właśnie z Adrianem Zielińskim, to jest taka przełomowa dla ciebie chwila? Tak, ja już przed tą walką czułem się naprawdę mocny i chcę rywalizować jeszcze na większym poziomie, chcę toczyć pojedynki z mocnymi gościami i myślę, że to jest ten czas, żeby gdzieś ruszyć, czekam tylko na jakąś propozycję i chciałbym już iść dalej. Łukasza Harzewskiego zapytamy i ciebie, czy porażka twojego klubowego kolegi Łukasza Olecha w pewien sposób nie wytrąciła gdzieś twojej koncentracji, czy trener Kościelski musiał tutaj jakoś ciebie dodatkowo motywować, bądź hamować swoją złość? No na pewno to jest nieprzyjemny widok, ja z Łukaszem się bardzo dobrze znam, mamy bardzo dobry kontakt i to był nieprzyjemny widok, jak zobaczyłem, jak wraca do szatni, w jakim nastroju, w jakim stanie. Nie, starałem się nie zwracać jakoś zbyt mocno na to uwagi, się nie rozpraszać. Zrobiło się przez chwilę przykro, ale potem pozbierałem myśli i się skupiłem na sobie. Mimo wszystko Ankos dzisiaj 2-1, ale nie o to chciałam zapytać. Mansur Abdurzakow powiedział dzisiaj, że chciałby walczyć o pas kategorii półśredniej z wygranym, czyli z tobą. Czy ty chciałbyś z nim zawalczyć? Czy jest to dla ciebie atrakcyjna w jakiś sposób walka? Szczerze powiem, no Mansur jest dobrym zawodnikiem, ale jeszcze nie wygrał z jakimś, tak, znaczy Szymon Dusza, no, był dobrym zawodnikiem, ale jeszcze nie na takim poziomie, żeby walczyć o pas. Mi się wydaje, jeszcze walka na przykład z Kamilem Krasło. Kamil Kraska, bardzo mocny rywal. Także myślę, jakby z nim zawalczył i by z nim wygrał, to wtedy mogę się chętnie z nim bić. Wcześniej Mansur te swoje walki gdzieś toczył poza granicami państwa i to ci przeciwnicy byli różni. Niech stoczy pojedynek z Kraską i wtedy będziemy myśleć. No właśnie ja dopytam o to, a propos Kamila Kraski, a propos Aigunach Miedowa, biorąc pod uwagę ten dystans pełen, który przewalczyłeś z tymi zawodnikami, czy jesteś w stanie wyróżnić tutaj, czy mimo wszystko Adrian Zieliński to jest największy skalp w twojej karierze? Nie, no teraz to mogę już szczerze powiedzieć, że Aigun Ahmedow to był najmocniejszy rywal.
On był z Dagestanu, był mocnym zapasiorem, miał dobry rekord i ta walka była tak naprawdę cały czas. Niby miałem pod kontrolą, ale czułem zagrożenie, był twardym gościem i myślę, że to on był takim najmocniejszym typem. To ja jeszcze pozwolę dopytać o plany do końca roku. Wiemy, że Michał ma jeszcze walkę w organizacji UFC. Rozumiem, wybierasz się tam. Tak, tak, zgadza się. Lecimy z Michałem do Vegas znowu. Idziemy po kolejne zwycięstwo i chciałbym jeszcze zawalczyć przed końcówką roku. A nie wiem, czy w Fenie, czy gdzie dadzą mi szansę. Chciałbym zawalczyć jeszcze w tym roku raz i no i co? I potem Sylwester i po nowym roku będziemy coś dalej myśleć. Jaki był twój plan na walkę? Trzymać stójkę i tak jak widzieliście kopać, robić dużo przeruchów. No i to był główny plan. Cześć. Jeszcze wracając do tych planów na przyszłość, pytałem o to UFC nie bez przyczyny, czy się wybierasz, bo mówisz, że wymieniałeś Bellator, wymieniałeś największe organizacje na świecie. No to może gdzieś tam w grudniu będzie okazja polobować za kulisami o jakichś może już wstępnych rozmowach z organizacją UFC. Gdzieś tam mój menadżer cały czas działa w tych tematach. Wiadomo, że nie jest łatwo się dostać do tej organizacji, w mojej kategorii jest dużo zawodników, jeśli trzeba będzie jeszcze wygrać jakąś walkę, czy nawet parę, to zrobię to i prędzej czy później wierzę w to mocno, że się tam dostanę. Dziękujemy serdecznie. I życzymy tego właśnie. Super, dzięki wielkie, fajnie, że trzymacie kciuki, kibicujecie, pozdrawiam. Dzięki.